Hej, siemano, witam was, jestem Divioner, a to jest kolejny odcinek, już trzeci z gry Europa Universalis 3 nowej serii, jaką jest gra państwem o nazwie Holandia, Niderlandy, czy też jak sobie chcecie. Holandia w sumie póki co, Niderlandy chyba można stworzyć, otóż państwo Holendrów, tak, da się stworzyć Niderlandy. O, to fajnie. Tak więc ciśniemy sobie dalej, tutaj widzę się ciśnie Barbancja z Anhenburschnik i tam sur tu. Królewski Marchias Kaldaria. Fryzja. Barbancja, Oldimurk, Burschnik, Kelwe Kolonia. Co to było, bo już zapomniałem. Galdaria, tu gdzieś tu blisko. Fuck. Gdzie one są? Kedry tutaj jest. Nie, to jest Turingia. Magdeburgia, Saksonia, Hansa, Holsztyn, Brema, Hansa, Münster, Kalwe, Kolonia, Plantynat, Palatynat, Trevir, Lotaringia, Alzacja, Hembergia, Ulm. To gdzie ich wywiało? Tu jest ja pierniczę, bo mnie są, jak szukam, jak debil. Haha, świetnie, świetnie. Niesława, tracić jedne, chociaż nie mieliśmy wcale. Wspierać handel w prowincji Andaluzja. To znaczy, nasi kupcy uważają, że mają zbyt małe możliwości handlu w prowincji Andaluzja. Oczekują od państwa wsparcie, które przyniesie korzyść całemu krajowi. Andaluzja, w prowincji Andaluzja. Kurczę, where is this? Andaluzja. O, jest, mamy. O, widzicie? W ogóle mi tu wyleciała ta lokalizacja tej prowincji. Andaluzja. No cóż, nasi kupcy, jak chcecie, to ja was zainwestuję całkiem. Patrzcie, ile mamy rynków. 5, hajsy rosną, wszystko. Inflacja spada. No to jest naprawdę piękna rzecz. Tak, piję sobie tą samą kawę, to w odcinku pierwszym oraz w drugim. Natomiast to jest coś spory odstęp czasowy, zapewne nie mam. Dla mnie jest to kilka minut. O, ja, państwo, poddaństwo. Poddaństwo zyskujemy na jeden. To mnie niespecjalnie cieszy, więc sprawdzimy, co tracimy, co lepiej stracić, bo tutaj tracimy tylko, więc poddaństwo. Morale, koszt piechoty i galery. Nie. W życiu, a nigdy. Niech sobie narzekają. Niech sobie narzekają. Stabilność za chwilę. Skoczę z powrotem. Kultury troszeczkę trzeba sobie podszkolić, bo mamy zaledwie 62. Obraz na zlecenie. Tak, nie mamy nawet żadnych budowli. Możemy sobie regulować suwaczek, więc sobie tak zregulujemy. Oż właśnie, wolni poddani. Sprawdźmy sobie może doktrynę. Jakość, o nie, tu mamy ładnie, jest innowacyjność, koszt technologii, misjonarze, takie straty, tato. Nie, to my se pójdziemy se w wolnych poddanych se pójdziemy. Oj, otracimy do inflacji. I nie mamy wcale. I jaki bajer, i zapiszemy wszystko, ładnie. Po siódmy save. Ładnie mi to idzie, muszę przyznać, naprawdę, zaprawdę, porywam. Czy mi się zaczyna to podobać? Utworzyć armię z prawdziwego starzenia. Co tym razem? Moja jak Burgundia się rozlała. Moja jak się Burgundia rozlała. Utworzyć armię z pierwszego starzenia. Nasza armia bardziej przypomina kompanię honorową niż prawdziwe wojsko. Albo zaciągniemy więcej rekrutów, albo państwo padnie. Padniemy łupem naszych sąsiadów. Zyskujemy 5 tradycji wojskowej oraz 5 prestiżu. Daj mi się język plącze. Czyli tak, to musimy mieć co najmniej 99% ograniczenia. Całkowita wielkość armii.
O, shit. Ile tam możemy otrzymać? 4. No to niedużo musimy zbudować. Machniemy sobie kawalerkę. Może troszeczkę i poczekamy. Sekundę. Ach, łucznicy men at arms. Men at arms. No dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. Czyli tak, łuczników, albo tych, jak chcemy. Spójrzcie, rynki handlowe. Wszyscy cienkie, obtargane, obszarpane. Zobaczmy w Wenecji jeszcze. Ten zasięg nie specjalnie wchodzi. 300, mamy 240, czyli następna technologia handlu i wskakujemy. Missing location. Stać nas na straty dwóch kupców, stać nas na straty dwóch kupców. A zacznijmy 15 dukatów na rzecz jakiegoś eventu. Stracimy 15 dukatów na rzecz jakiegoś eventu. Pozwól na przemarsz wojsk, jakoś tu się trzeba dogadać z nimi. Sytuacja robi się tu na naszej granicy dość napięta, więc pasowałoby sobie jakiegoś podrążonego sojusznika zorganizować. Chyba. Chyba sobie zainwestujemy jeszcze w rycerzy łacińskich. Jak tam nasza inflacja? Nie mamy wcale. To jest naprawdę piękne. Nie mieć inflacji. Czy mi się tak nie udało? To się udało mi się w sumie w Imperium Polskim. Nie miałem w ogóle. Ale tam grałem bez niej, więc dlatego nie miałem. Oj, aha, myślałem, że jakieś coś albo coś. To tylko prawa handlowe chcą ode mnie. Han za śmierć jedny. Któryś tak mnie nie wie, zaraz mnie wypierdzie. Ojo, Anglia sojusz. Akceptuj. Ale świetnie. O, zapiszemy sobie. Tak, i to jest tak. Sojusz z Anglią to jest albo super ekstra sprawa, albo super ekstra kicha, bo nie lubię się oddać w takie wojny. Bo co prawda widzę, po wojnie są świeżej. I nie mają nic tutaj. Missing location. Kit. Już zapłacę to, nie wiem za co, ale zapłacę. Czyli pozwól na przemarsz wojsk. Wszystko ugadamy się z Anglikusami. Mamy tutaj do nich przez Litwici te dwa morza. Się przez no w sumie otracimy to decentralizacją. Nie będziemy się decentralizować. Czekajcie, nie będziemy się centralizować, bo idziemy w kolonie. Pójdziemy w kolonie. Decentralizacja, czyli to. Zmniejsza nam się tu, a centralizacja zmniejsza nam się tu i mamy wyczerpanie wojny, ale produktywność ładnie idzie. Przyjmij żądania, odmów, tracisz się stabilności czy decentralizację. Produktywność tu. Nie, no odrzucamy oczywiście tą ofertę. Nie chcemy decentralizacji, wolimy centralizować państwo, bo koszta są dla produktywności lepsze, a tracimy tylko wyczerpanie wojny. Odpowiednie tutaj opcje, modyfikatory i tam to się wyrówna bez problemu. Już tu zjadłem na tym szczęk kilkanaście. Epos narodowy, co tu się utworzy? Roczna tradycja. Nie chcę tego, bo tracimy coś więcej niż tylko urzędników. A to roczną? A to nie, to się płaci oczywiście. Zlecenie na Kobelin. Buntu. Nie mamy wcale buntu, bo nie mamy. 6000, ile tam możemy? Musielibyśmy mieć chyba 6,5, bo to 90. Brandenburgia, czy sobie wejść w królewskim? Dobrze. Jeszcze men at armsów. Jo, coś nam się tu wzrosło. Chwilę. Handel. Atakujemy Wenecję. Jeszcze nie możemy. Ach, kurde, jeszcze trochę brakuje. Proszę armię straciłego zdarzenia. Nasi kupcy powiem, że nie mają zbyt możliwości handlu w prowincji Sus. Zaraz sobie sprawdzimy, czy to prowincja leży. Sus. Ojo, a tu już tak daleko? Tu my tu sięgamy? Sięgamy! Ojo, no to lecimy tam do Susu. Holsztyn. Missing location. Zapłacimy tym ściercą. Ach, super elegancko. Anglijki nas lubią. Super. Co prawda,
Możemy się lubić troszeczkę, do nas się my raczej nie będziemy do siebie emigrować, co najwyżej tutaj ta część Europy będzie parła do nas. Kurczę, nie widzicie mojej ręki, chyba dobrze. Dobra, lecimy dalej. O, ładnie, tutaj lecimy wszystkie normalnie ośrodki handlu. Ogarniamy do perfekcji. Ale kupców aż nam brakuje. Czekajcie, to mamy rocznie 7. Wspierać handel, o, super. Królewski mariaż z Frizją. Frizją się zaraz tutaj lejkniemy. Czekajcie, ona gdzieś tu była. Frizja. O, coś mi tutaj mignęło mi. Frizja, no przecież to jest tutaj gdzieś. Obok mnie zapewne znowu. Parmancja, o, Goldaria, o, Frizja, no widzicie. Królewski mariaż możliwe. Otoż maty odrzucałem moją ofertę. A chłonnego następcę drona mamy. Elegancko. Jakie szmaty? A, wejście w sojusz. Ja pierniczę. O, świetnie, ekstra. Sława tracimy. Co to mamy za znowu misję fajną? Skaldaria przecież mieliśmy. A, no tak, bo królestwo nam się przecież władca zmienił i tyle rządzą tam miała, to... Okej. Wszystkie ośrodki. Oj, o, Lubeka, tracimy kupców. Co się stało? Wesprzeć. Tracić zarząd. Te skargi na zarząd. Co chciwości? Ja się boję, że coś tracę tutaj jakiegoś lepszego. Sobie zapiszę. Bo jak stracimy zarządcę, to stracimy zarządcę. A tak to tylko ta, a to stabilność. Liczy się stabilność. Palcami. Jasno bym mikrofon zaciął. Palcami sobie poszczalam trochę. Królewski mariaż. Świetnie. Z Angliki nas na 200 lubią. Super, jak tam Polsza nasza. Handel z cebulą bardzo dobrze idzie. To był taki joke oczywiście. Humorystycznie podszedłem do tego. Tak, handel w prowincji Nowogród. Ojo, aż taki zasięg mamy? No to najlepsze te ośrodki handlu szarpniemy. Oj, nie mamy tutaj dojścia. Co oni chcą? Nie możemy to rywalizować. Czemu? Oni nam zablokowali nasz ten, czy co? Mam swoją ligę handlową, a w ten sposób, dobra. Co tu, Maroko jest w lidze handlowej z tymi? Zaraz sobie sprawdzimy. Nie ma ligi handlowej. Hanzy. Ciekawe, jak nas wypierniczą z ligi handlowej, to stracimy kupców. Czy też może nie? Sprawdźmy, jak to nasza nieszczęsna inflacja, bo że nie zapomniałem. Nie mamy wcale. Pięknie. Gracias amigos. Buongiornos. Jaką macie tutaj lądową piątą? Się to was goni. Przedem znacznie wszystkich. Tak, boję się, że jak ja sprzedam im ten nakład z tym służb, to już stracę te... Kurczę, możemy sobie utworzyć własną ligę handlową? To mnie ciekawi. Na razie nie będę ryzykował. A możemy sobie... Możemy sobie... Czekać, czy powodzić, otworzyć państwo klientów, nie? Ładnie, stówka, elegancko. Czy możemy coś takiego utworzyć jak własną ligę handlową? Ja muszę sobie tu później prywatnie popatrzeć. Ewentualnie mi napiszcie w komentarzach, czy można sobie własną taką ligę handlową utworzyć, jak na przykład ma Handla. Czy wystarczy odejść od tej i stworzyć swój ośrodek handlu i to będzie to, bo się troszeczkę nie orientuję w tych dziedzinach handlowych. Powiedziałbym bardziej, że ja handel to tak na własną rękę, robię sobie ten, odchodziłem od wszystkich, robię sobie ośrodek i tam miałem wszystkie swoje prawa i chyba to jest, to tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, bo niespecjalnie właśnie bawimy się w handel.
Single location znowu. Tym razem 17. Poprzyj duchowieństwo, poprzyj myśliciela. W takiej sytuacji, jako że jestem bardziej z tej strony, się bardziej całkowicie z tej strony niż z tej, więc sobie poprzyjmy myśliciela. Mądrych ludzi potrzeba nam w każdym kraju. O ja w ramionach pana. Chociaż ciągłość tronu została gwarantowana, to nie. Dobra, mniejsze z tym, co tam miałem na myśli, bo już zapomniałem, ale coś tu mi umożliwiło mi coś nowego. Chciałbym tu drążyć i zapomniałem, co to mi było. Rząd. Możemy budować sąd. Monarchia feudalna. Feudalna monarchia. Ja bym monarchię, kurczę, jakąś absolutną preferował. No w sumie to i tak jest tyle. Monarchia. W sumie dyktatura. I tak my władamy. Oj, właśnie zgichło mi coś. No właśnie, mieszka. Inflacji. Zasięg kolonii. Za ile zaczną się to odkrywać? Czekajcie, 26, to jeszcze trochę. Też co najmniej 25 lat. Więc zasięg technologii nas niespecjalnie interesuje. Weźmy sobie jakiegoś innego pana. Pana od. Pomyślmy, modyfikator nie, fortyfikowanie również, to też nie, technologia lądowa, inflację mamy, ładną, boczna legitymizacja, w sumie tu już też jest, tradycja już skoro mnie nie interesuje, strefa rządowa, albo strefa rządowa, albo produkcja. Boczny prestiż też nie byłby głupi. W sumie weźmiemy sobie tego od prestiżu, filozofa, mędrca z kosmosu. Tutaj Guyenę Krym ciśnie. O, ładnie Krym ekspansję. Na Rosję byście poszli w końcu. A, my tu mamy znowu urzędasów i ile fabryka dała. W sumie mamy, co tu mamy, dwie prowincje. Jesteśmy w stanie z każdym poziomem technologicznym, który daje nam jakąś budowę, jesteśmy w stanie to po prostu zrobić. O wie, wiatrak fajnie się chłodno zrobi. Zdłużyłbym sobie balkon, ale nie będzie słuchać na drodze, jak on będzie przychodzić. Pomyślmy sobie debli jakieś kalasą do siebie. Jak tam mój sojusznik? Zaproponuj umowę handlową. Bardzo prawdopodobne. O, bardzo się widzę zakompluję z Anglią. Ta Anglia coś mnie tutaj jest pisana w każdych tych seriach prawie. Zasięg handlowy mamy 260 tym razem. Tym razem, oj ja, Wenecja się z kimś jest medialnym. Ale i tak jest to Aleksandria. To i tak za daleko do Aleksandrii, więc kupa. Andaluzja jest bliżej, tak? To już czy dobrze prawie? Andaluzja jest gdzieś bliżej była. Kurde. Bardzo przydatna rzecz. O, no wiedziałem, że... No właśnie, przecież tutaj mamy kupców, no. A w tym? W Lizbonie? Nie ma? Nie, Andal są podpięci wszyscy. Więc ciśniem dalej, bo ciśniem. Ops, drapnąłem sobie mikrofona. Tutaj wszyscy się podpięli pod Wenecję, tutaj mają Aleksandrię. Araby mają Aleksandrię. Ci mają Wenecję, Lubecko, Polska, jak tam Polska w Lubeckę inwestuje handlem. Tu, Nowogród mam blokną chyba, nie, mają swoją ligę handlową. No w ogóle mają swoją ligę handlową, tutaj nasi kupcy nie dotrą raczej. Na razie muszę się zorientować, czy mogę sobie własną ligę handlową stworzyć i być koksem wszędzie. I zapraszać wszystkie państwa do ligi handlowej i tworzyć imperium, kurcze, handlowe. No. Co wiedział, to powiedział i... A wy w Lubeckę inwestujecie wszyscy? Nie macie tutaj jakiegoś w Kopenhadze albo gdzieś... W Sztokholmie. Nie macie. Git. Wrocław może być sobie tutaj. O ja, Śląsk zjedli.
Czechy. Wredne. Dobra, tak więc z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z gry Europa Universalis 3 i Holandia Imperium Gospodarcze... Imperium Handlowe. Lepiej brzmi. Tak więc z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się do następnych odcinków. Strzała.